Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj gramy za Ferą. Fera, przywitaj się. No cześć wszystkim. No właśnie, i będziemy dzisiaj jechać najbardziej z popsutymi złymi samochodami w Worldzie. Znaczy, w sumie Skyline R32 nie jest aż tak zły, ale chcę dać trochę fory dla afery i będę miał Audi S5. Nie no, żartuję, nie będę miał żadnych for. Wiesz dla afery. Co? Afera to coś jest... mi się zbagowało i nie masz przodu w samochodzie. Fajnie to wygląda. Zrób screen. Tak jakby ci ktoś zjadł. Już. O, pojawiło się z powrotem. To nie zrobię. O, nie ma znowu. Ona tak naprawdę bardzo dobrze jeździ. Jest to bardzo, bardzo dobry członek naszego zespołu BTR. Będzie nas dzielnie jutro reprezentować w klanowych mistrzostwach. To są klanowe czy już mistrzostwa? Klanowe mistrzostwa. No to dalej, to są klanowe mistrzostwa. To jest jej Skyline i okazuje się, że mamy w klasie C oba samochody, czego nie planowaliśmy, bo chcieliśmy tylko sobie porównać jako samochody oba na Garden Boulevard, najgorszej trasie, jeśli chodzi o wymijanie trafików. No, zobaczymy jak mu pójdzie. Myślę, że będzie ok. Myślę, że masz duże szanse wygrać teraz, bo no, S5 jeździ się naprawdę ciężko. Znaczy, to jest samochód, w którym trzeba planować naprzód kilka ruchów naprzód. Znaczy, no, tak właśnie trzeba planować. Bo zanim się tu skręci, to minie dużo czasu. Jeździłaś kiedyś S5? Nie. O kurde. To dobrze. Ona ten samochód naprawdę psuje wrażenie z gry. Jak ktoś kiedyś kupił, to wiem, o czym mówię. Natomiast R32 też ciężko skręca. No. O, fucking shit. Dobra, ale jestem na pierwszej pozycji póki co. Więc nie jest chyba tak tragicznie. Z perspektywy Oli jest tragicznie. Jest. Bardzo. Dalej jedziesz na kamerze z maski? Tak. Okej. Okay. Dobra, i teraz masz przewagę. Ekstra to zrobiłaś. Normalnie. No. Kurde, tych trafików nie da się wybijać. Nie no, bardzo dobrze zrobiłaś. Da się. Tak, da się, tym samochodem. Nie wiem, czy się tym da. Trochę się da, na pewno. Ej, widzieliście jak to zrobiła? Jakich tych programów używasz? Need for Speed World. Nie znam. Nie przymiotam to saki, nie widzę nic co robię z boku. Właśnie. Czerki, nie chciałam wrócić do ciebie z boku i nie jesteś z bokiem jak coś. Jasne. No bo jesteś. A skąd wiesz? No, swoje wiem. Jasne. Dobra, nie. Z tematu jedzie, Boże, jaki slalom robiła. Nie odbiegajmy od tematu, bo tematem przewodni dzisiaj jest Skyline R32 i Audi S5. Mm-hmm. A nie to, czy jesteś zboczony. Nie jestem. Dobra, nie jest jeszcze tak źle tym R32. O, jak się przycisnąłem z dwoma trafikami, to mi się przynajmniej udało. Natomiast ze S5 jest tragicznie. Znaczy, w tym samochodzie najlepsze jest chyba to, że można go fajnie pomalować. I jeśli chodzi o mój model, to mam fajną tablicę beta z tyłu. No tak wciskam, żeby tak skręcić w bok, to aż całym padem skręcam, żeby on się lepiej porusza, ale to nic nie daje. Cały czas się prowadzisz tym. No chociaż ja zrobiłam ten setup dobry, bo na początku jak seciłam takie części byle jakie, ojej, no dopiero co było ciężki orzech do zgryzienia. Ciężki orzech. I feeling przy dobrym setupie jeszcze jakoś to idzie. No to nieźle ci poszło w sumie. Co ty tam masz do ten setup? No, w sumie części uliczne same, no ale brałam. Niebieskie, czerwone, no takie, no nawet nieźle. Ale powiem ci, że mi poszło tragicznie, nie no. Czasem trzeba przegrać. Ale mi chodzi o ten samochód, ogólnie oba wozy powinny być dosyć porównywalne, ale jednak Skyline jest lepszy. Dlatego jeśli ktoś z was będzie chciał wybierać się na
na jakiś pojedynek lub nie będziesz się wybierał do dealera samochodowego, żeby kupić jakiś nowy wóz, to... Słabo skręcający. O, no właśnie, to trzeba wziąć pod uwagę. Słabo skręcający, no bo powiedzmy, że Ward mu się już znudził i chce trochę powalczyć z samochodami, które prowadzą się jak barki, nie? Czy lotniskowce. I co wtedy kupuje? Albo Audi S5, albo R32 z naciskiem na R32, który jest Ola. Troszeczkę lepsze w skręcaniu. No właśnie, dlatego R32. Chyba, że ma się dużo cierpliwości, to ma na S5. Ja nie chyba, mam, że... ze spiątku chyba nie wytrzymało. Wiesz co zrobimy? Jeszcze pojedziemy sobie... O, cześć. Jeszcze pojedziemy sobie Draga. No dobra. Ci mówię, że double shiftingu nie umiem. Nie, będziemy jechać na skrzyni automatycznej. Co ty na to? Dobrze. Jak pojedziemy na skrzyni... Bez perfekcyjnego trafienia? No, z gazem na maks, o. Dobrze. Powinno być spoko. Ciekawe właśnie, jak to będzie. Czy R32 będzie miał takie same przyspieszenie, czy S5? Ja stawiam na S5, wiecie? No, tutaj porównajmy te 6 punktów przewagi. Niby, ale statystyki w tych starych samochodach to w ogóle nie mają wiele do znaczenia. O, może tak. Okej, okay. Już łapie pada do... za ręce. Łapie pada w ręce. Okej, okay, i co się dzieje? Afera chyba... Nie widzę. No jak nie widzisz? To się patrz. Nie tak. Widzę, mam z maski. Ty masz... No kurde, co to ma być? Wyprzedzam cię. Chamstwo. Ale na początku jechaliśmy równo. Tylko później zacząłem cię wyprzedzać. Czyli jest piątka, przyspiesza trochę lepiej na wyższych prędkościach. I tyle. Champagne. Wiesz co wygrałem? Wygrałem tak. Ulepszenie przekładni, przełożeń skrzyni biegów na drugim poziomie. Ja dostałem 30... 800 kasy. 800? Co za bieda. Bieda w Wordzie. Bieda w Wordzie. Dobrze, no to dziękuję wam, że byliście z nami do końca tego pojedynku dzisiejszego. Jeśli macie jakieś pomysły odnośnie pojedynków jakichś samochodów ze mną i z Aferą, piszcie w komentarzach i... no i w zasadzie tyle. Ola, chcesz coś dodać? Nie, dobrze, no to się pożegnajmy. Na razie wszystkim. Na razie, cześć.